Poniedziałek, 13 maja, Anita Stefańska-Pluskota. Witam Państwa, zapraszam na informacje piotrkowskie. W dzisiejszym wydaniu powiem o rekordowej wygranej, bliskim końcu problemów na A1 oraz o historii na pikniku. 193 miliony złotych, taką rekordową kwotę wygrał mieszkaniec powiatu piotrkowskiego, który wraz z graczem z zagranicy rozbił rekordową kumulację tej gry, czyli 390 milionów złotych. Trafienie Polaka daje najwyższą wygraną w historii totalizatora sportowego. Poprzedni rekord to blisko 37 milionów złotych w lotto trafione w 2017 roku. Milionową wygraną szczęśliwcowi z powiatu piotrkowskiego zapewniły takie liczby 5, 7, 15, 19, 29 oraz 3 i 8. To prawdziwy ut szczęścia, bo szansa na wygraną była nikła. Wynosiła 1 do 95 344 200. Trochę szczęścia i ręka do liczb dała graczowi zawrotną kwotę 193 milionów złotych. Wyobraża sobie Pani taką kwotę? Nie mam pojęcia nawet objętościowo, jakby to wyglądało. Ileteczek? Nie mam pojęcia. Ilu to walizkach może się mieścić? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie wyobrażałam sobie nigdy w życiu takiej kwoty. Kwota niewyobrażalna, także na pewno przyszłość. Za sprawą wygranej szczęśliwiec trafił do grona rodzimych multimilionerów. Jest mu czego pozazdrościć, mówią zarówno ci, którzy grają, jak i ci, którzy kolekturę omijają. Z taką górą pieniędzy jest o czym myśleć. Pojechałabym gdzieś. Dokąd? No, na przykład do Dubaju, bo bardzo mi się tam podoba. Na wycieczkę czy na stałe? Nie, na wycieczkę. Na stałe to ja się nie nadaję. Ja tutaj... Co? A, Porsche. Dla mężowi? Tak, mężowi. No i to nie wiem, no, co tam jeszcze. I dom ładny. Co by Pan z taką kwotą zrobił? Nie wiem, nie mam pojęcia. Może kupił drugi dom? Nie wiem, może córce troszkę na konto odłożył? Wyjechałbym na szeszele. Od razu. I by mnie tu nie było. Jeśli się ma dziusia czy rodzinę, no to głównie w tym celu by się przeznaczyło pieniążki. Taką sumą to na pewno można kupić mieszkanie, dom i jeszcze i tak tych pieniędzy zostanie. A co by się zrobiło dalej, no to... No nie wiadomo, nigdy nie miałem takich pieniędzy. Pewnie jakaś podróż. Dokąd? Nie wiem jeszcze. Myślę, że po Polsce może. W moim przypadku bym się podzieliła z wieloma osobami, także no każdy by skorzystał na tym. A gra Pani? Nie gram. Eurojackpot to gra międzynarodowa. Udział w niej biorą gracze z 18 państw. Polska do gry dołączyła w 2017 roku. Pozostaje życzyć dużo zdrowia, bo po takiej wiadomości pewnie niełatwo opanować się emocje. Gratulujemy i przechodzimy dalej. Piotrków Trybunalski i Grabica w czasie prac przy budowie A1 będą miały wybudowane tymczasowe połączenie, tak dla ruchu pieszego, jak i samochodowego. Poinformował o tym poseł Grzegorz Lorek podczas konferencji prasowej. Wybudowanie przejścia dla pieszych, jak i przejazdu dla samochodów stało się możliwe po spotkaniu, które odbyło się w Warszawie w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak wiecie Państwo, w piątek wspólnie z marszałkiem województwa łódzkiego Grzegorzem Wojciechowskim, panem starostą, panem wójtem gminy Grabica byliśmy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po tym spotkaniu już powiedzieliśmy informację o tym, że będzie przejście dla pieszych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utworzyła grupę roboczą, która zastanawiała się dzisiaj nad tym problemem i chciałem przekazać tą informację, że będzie przejazd. Udało się to dzięki wielu osobom. Przyznaję, że do mnie się zwrócili mieszkańcy, byłem inicjatorem spotkania, ale bez pomocy pana marszałka, samorządowców, starostwy, wójta tego wszystkiego by się nie zadziało. Kilkakrotnie ja sam byłem też z panem senatorem Ambrozikiem w dyrekcji generalnej i w oddziale w Łodzi. Rozmawialiśmy na ten temat i jakoś nie miało to wtedy szerszego oddźwięku. Teraz, kiedy zaczęły się te prace, szczególnie już ta uciążliwość się zaczęła wtedy, no jakoś się udało ten problem rozwiązać. We wtorek mają odbyć się kolejne rozmowy, które dotyczyć będą szczegółowych zagadnień dotyczących budowy przejazdu.
A więcej na ten temat w dzisiejszej rozmowie dnia. Gośćmi Elżbiety Jarszak będą wicemarszałek województwa łódzkiego Grzegorz Wojciechowski i poseł na Sejm Grzegorz Lorek. Zapraszamy i przechodzimy dalej. Życzenia, kwiaty i dyplomy z okazji Dnia Pielęgniarek i Pielęgniarzy odebrały dziś reprezentantki tego zawodu pracujące w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Spotkanie zorganizowane w szpitalu to okazja, by podziękować za trud pracy na pierwszym froncie, bo szpital bez pielęgniarek po prostu nie istnieje. Nie, stanowczo nie. To jest kadra pielęgniarska, kadra położnych pielęgniarek, to jest klucz całego szpitala. Tutaj bez ich pracy żaden lekarz ani inna kadra nie mogłaby sobie poradzić, więc to są dla nas najważniejsze panie. I mam nadzieję, że w przyszłości panowie. Nie tylko słowem dziękowano pielęgniarkom, panie otrzymały kwiaty i dyplomy. To forma podziękowania, ale i docenienia ich. A czego same sobie życzą z okazji święta pielęgniarki? Przede wszystkim zdrowia, bo jest najważniejsze i żeby móc pracować, pomagać innym, no niestety ono jest niezbędne. Więc zdrowia na pewno. Cierpliwości, żeby nam wystarczyło, bo ciężka jest praca, a pacjenci są różni, więc tego na pewno. Satysfakcji. Redakcja Telewizji Piotrków dołącza się do tych życzeń. I pozostajemy w temacie. W piątek w Piotrkowie odbyła się uroczystość czepkowania pielęgniarek i pielęgniarzy, absolwentów i studentów pierwszego roku Wydziału Zdrowia i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Piotrkowie. Oficjalna gala rozpoczynająca i kończąca naukę zawodu odbyła się w Domu Nauczyciela. Czepkowanie to uroczystość zawodowa, to jak pasowanie na pielęgniarkę i pielęgniarza. Dla studentów, którzy zaczynają i kończą naukę w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego, to moment szczególny. To jest duże wydarzenie w naszym życiu. Dostajemy dzisiaj czepki. My akurat nasz rok to jest taki pierwszy czepek bez paska na pierwszym roku. Są też tutaj studenci z trzeciego roku i dostają z czarnym paskiem i to jest super przeżycie. Jestem bardzo wzruszona, szczęśliwa, że mogę w tym uczestniczyć. Brakuje mi słów, tak szczerze powiem. Dyplomy ukończenia nauki i czepek z czarnym paskiem odebrało ponad 60 studentów i studentek. Natomiast czepki bez pasków odebrało ponad 90 studentów z pierwszego roku. Dla nich to zawód, jaki sobie wymarzyli. Trudny, ale dający dużo satysfakcji. Chyba z powołania. Naprawdę ja tak nawet filmy jak oglądam, to uwielbiam patrzeć na to, jak się pomaga ludziom. Trudny. Trudny zawód. Trzeba patrzeć właśnie na cierpienie ludzi. Trudny zawód, ciężki zawód. Jak tutaj koleżanka wcześniej wspomniała, patrzymy na cierpienie. Musimy się starać pomagać tym ludziom, jakoś znosić ten ból i pocieszać w tym cierpieniu, jeżeli zaistnieje taka sytuacja. Czasami ciężko jest wyrazić tę radość, bo jak się patrzy na ludzi cierpiących, to naprawdę trudno jest uśmiechać się do nich, no ale trzeba też okazywać dużo sympatii. Tacy ludzie potrzebują po prostu tej empatii naszej. Tradycyjne czepkowanie połączone było ze ślubowaniem studentów pierwszego roku. Sezon rowerowy trwa. Jeśli posiadamy jedno ślad, to dla własnego bezpieczeństwa należy go oznakować. Jest to najlepsze wyjście, by zabezpieczyć się przed ewentualną kradzieżą. Aby uniknąć kradzieży roweru, musimy pamiętać, że pojazd należy pozostawiać w przeznaczonych miejscach. Samotne pozostawienie jednośladu lub brak zabezpieczenia może się wiązać z utratą roweru. Przydatnym rozwiązaniem jest także znakowanie rowerów. Jedną z takich akcji przeprowadziła policja wraz ze Strażą Miejską w sobotę na Piotrkowskim Rynku. Rower, który chcemy oznakować, otrzymuje swój indywidualny numer. Następnie zostaje on wycinany na ramię pojazdu i jest zabezpieczony naklejką. Numer i dane właściciela są zapisywane w bazie wraz ze zdjęciem jednośladu. A co należy zrobić, kiedy zginie nam rower? Każdą taką informację należy zgłosić organom ścigania. My tą sprawę rejestrujemy taki rower, spisujemy jego numer i przy odnalezieniu roweru kontaktujemy się z właścicielem pojazdu. Mieszkańcy Piotrkowa mogą oznaczyć swój rower również w każdym innym dniu. Wystarczy zgłosić się z pojazdem oraz dowodem osobistym do Straży Miejskiej.
Piękna pogoda sprzyja wycieczkom rowerowym. Podczas przeprowadzonej akcji policja przypomniała o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Przede wszystkim powinni rowerzyści korzystać ze ścieżki rowerowej, bądź drogi dla rowerów, tak? Tych ścieżek rowerowych na terenie miasta Piotrkowa troszeczkę już mamy. Możemy korzystać z tych ścieżek. W przypadku braku, powiedzmy, tych ścieżek, korzystajmy z jezdni. Normalnie prawą stroną się poruszamy. Tak jak ruch w Polsce obowiązuje prawą stronę, tak my, jako rowerzyści, poruszamy się prawą stroną jezdni. Pamiętajmy, każdy, kto porusza się po drodze, jest uczestnikiem ruchu drogowego i musi się dostosować do obowiązujących przepisów. Historia nie musi być nudna. Kolejny raz przekonali się o tym piotrkowianie zaproszeni na piknik rodzinny Wioska Wikinga. Nauka przez zabawę wciągnęła na długi czas dzieci, zaś pamiątki, ciekawostki i artefakty przykuwały uwagę tych nieco starszych. Studenci oraz pracownicy filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie w niedzielę przygotowali dla mieszkańców miasta niecodzienne spotkanie z historią. Zorganizowane atrakcje cieszyły najmłodszych piotrkowian oraz interesowały starsze pokolenia. Podczas 6. historycznego pikniku rodzinnego na uniwersyteckim boisku zaproszeni goście mogli m.in. zobaczyć postacie z dawnych czasów, postrzelać z łuku, poznać średniowieczne gry, zabytki z PRL-u czy poznać tajniki rzemiosła ze średniowiecza. Historyczny piknik rodzinny, który pokazuje, że historia jest czymś żywym, że nie jest nudnym, nie jest tylko datami, nazwiskami. Inicjatywa studentów i rzeczywiście w tym roku znowu się angażują. To oni przygotowali pakiet gier, to oni przygotowali większość stoisk. Także jest to i studenci, i wykładowcy, no i wreszcie zaprzyjaźnione z nami grupy rekonstrukcyjne. Oraz nie należy zapominać również o wsparciu ze strony miasta. Wioska Wikinga to nie tylko namacalne doświadczanie historii. To kolejna inicjatywa do wspólnego spędzenia czasu, która łączy pokolenia. Wyścig z czasem, logiczne zadania i dużo informacji na temat miasta. A to wszystko pod osłoną nocy. Kolejna edycja nocnego kulturoweru już za nami. Nocny kulturower w Piotrkowie Trybunalskim to gra miejska dla miłośników dwóch kółek. Organizatorem 7. już edycji było Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie wraz z piotrkowską grupą rowerową. Uczestnicy gry zaczęli zabawy przed siedzibą CIT-u przy ulicy Zamurowej. Następnie udali się pod zamek i tam otrzymali scenariusze gry. Aby udać się do kolejnych miejsc, należało rozwiązać zagadki i odnaleźć różne punkty w mieście. Jaką kolejność też rozwiązywania tych zadań sobie ktoś ustanowi, to też jest jego sprawa, a pamiętajmy, że ona się odbywa w przestrzeni, więc tam trasa taka maksymalna, którą można pokonać, to jest około 45 km. Natomiast jeżeli się to dobrze poustawia, to ta trasa minimalizuje się kilometrami. Nocna edycja gry zmusza uczestników do walki z czasem. Priorytetem stają się miejsca, które należy odwiedzić przed zachodem słońca. W innym przypadku szczegóły mogą być niewidoczne. Na liście startowej znajdowało się 50 uczestników. Z kilometrami zmagali się nie tylko dorośli. Młodzi gracze wraz z rodzicami walczyli do samego końca. Ostatnim punktem trasy był rynek. Jako pierwszy do mety dotarł Bartosz Głowacki. Choć rywalizacja była zacięta, uczestnicy uśmiechami potwierdzali, że liczy się przede wszystkim dobra zabawa. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Tym razem nie będziemy mówić o wierszu Jana Brzechwy, a o zdjęciach Cezarego Graczykowskiego zatytułowanych Dzień targowy w Gorzkowicach. Wernisaż wystawy odbył się w miniony piątek. Jak zmieniało się wiejskie targowisko na przestrzeni ponad 40 lat, można zobaczyć, oglądając zdjęcia Cezarego Graczykowskiego. Fotografik poświęcił wiele lat na utrwalenie tego, co dzieje się na targowisku. To miejsce dla autora prac mające w sobie duży potencjał artystyczny i zmieniające się tak, jak nasze życie. Zmieniało się także przez te lata podejście bywalców targowiska do fotografa. Sfotografowałem pierwszy targ. Aż się boję pomyśleć, pół wieku temu, może trochę dłużej. A były to czasy wręcz łaskawe dla fotografii reportażowej, bowiem
motywy źle powiedziane, ale osoby fotografowane zwracały uwagę na fotografujących. Co innego jest teraz? Co trochę słychać kwestie prawa do wizerunku, prawa autorskie, a zgoda, a do czego to? A czy to urząd skarbowy? Tak więc były to kłody, jakie napotykałem ostatnio fotografując jarmark wiejski. Jednakże znalazłem na to sposób. Wypadało się cyklicznie pokazywać co tydzień na takim targu, aż ludzie oswoili się z moim intruza widokiem i bardziej łaskawie nastawiali się do mojego fotografowania. Zdjęcia utrzymane są w tonacji czarno-białej, dlatego by nie wprowadzać dysonansu między najstarszymi fotografiami a tymi z lat współczesnych. Ten zabieg powoduje spójność kolekcji. Fotografie wykonane na targowisku w Gorzkowicach zostały pokazane po raz pierwszy na wystawie szerszej publiczności. Zdjęcia można oglądać w Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury do 21 maja. Każde wspomnienie o nim sprawia, że zatrzymujemy go w pamięci na dłużej. Między innymi takie słowa o Feofanie Bobryku można było usłyszeć na niedzielnym wernisażu jego prac w Galerii U Panien. Wystawa oraz wspomnienia były uhonorowaniem jego twórczości. Jestem w moich obrazach. Taki tytuł nosi nowa wystawa Feofana Bobryka, którą można oglądać w Centrum Idei ku Demokracji. Jest to pierwsza indywidualna wystawa artysty w Piotrkowie. Na wernisażu była obecna rodzina zmarłego malarza, która pomagała w organizacji wydarzenia. Tato malował całe życie, tak? I tutaj właśnie tak spróbowałem przywieźć pracę ostatniej wiosny, czyli nawet bardziej zimy, tak, przed śmiercią. I na przykład jestem też zaskoczony tym kolorem, który uzyskał jakby w te ostatnie swoje dni. Był też takim malarzem, który też podzielał takie zdanie, że jakby inspiracja albo wena twórcza musi ciebie zastać przy pracy. Jeżeli dobrze masz, przyszła muza, a ty jesteś gdzieś, spisz, nie? Albo coś robisz innego. Tytuł wystawy jest nawiązaniem do jego twórczości i bezgranicznego oddania życiowej pasji. Artysta pokazywał swoją miłość do życia, ludzi i natury. Barwne kwiaty, widoki miasta to spacer ze sztuką, której nie trzeba tłumaczyć. Wystarczy ją przeżywać. Wystawę będzie można oglądać do 5 czerwca. Sztuka muzyczna czy plastyczna nie jest zarezerwowana tylko dla artystów. Sztuki można uczyć się w każdym wieku, wystarczy chcieć. A chęci, talent i umiejętności można zaprezentować podczas koncertu czy wystawy. Tak właśnie było w piątkowy wieczór. To ich pierwsze kroki wokalne, a już zaprezentowane podczas koncertu. Co nam w duszy śpiewa? To tytuł koncertu, który odbył się w szkole muzycznej. Udział w nim wzięli uczestnicy grupy emisyjno-wokalnej prowadzonej przez Magdalenę Chudzieczek-Cieślar. Działa grupa wokalna, oczywiście prowadzimy się klasycznie, emisyjnie klasycznie, będziemy też śpiewać oczywiście utwory też klasyczne, ale to pierwsze takie nasze spotkanie chciałam rozpocząć od takiego troszeczkę rozrywkowego brzmienia i rozrywkowego klimatu. Muzyka rozrywkowa to łatwy temat dla młodzieży? Nie, szczególnie, że to są dzieci mieszane, to jest pierwszy i drugi stopień. Dla drugiego stopnia może troszeczkę łatwiej, ale dziewczynki w pierwszym stopniu faktycznie no, uderzyły ambitnie, bo repertuar jest trudny. Ale myślę, że sobie dają radę. Uczestnicy koncertu zaśpiewali przeboje Anny Jantar, Ireny Santor oraz Lombardu czy Bruno Marsa. Gdy młodzi śpiewali, uczestnicy warsztatów plastycznych organizowanych w czasie ferii otwierali wystawę powarsztatową. W małej galerii przy ulicy Sieradzkiej zaprezentowano portrety wykonane pod kierownictwem Inny Bobryk. To tylko część z prac uczestników warsztatów, ale już te prace pokazują różnorodność ujęcia tematów i ich realizację. Dla twórców prac wystawa to cenne doświadczenie, tak jak same warsztaty. Zawsze lubiłam rysować, lubiłam postacie rysować, znaczy portrety zaczęłam rysować od moich wnuków i widzę, że po tych warsztatach z Iną te prace moje są bardziej dojrzałe i podobają mi się nawet. Dużo rad dostaliśmy od pani Iny Bobryk, która no, pokazała nam, jak naprawdę ma rysować portrety, bo wcześniej tak
Tak tylko to pokazała takie tajniki naprawdę, jak to się powinno robić. Podczas wernisażu nie brakowało też osób, które w trakcie warsztatu pozowały twórcom do portretów. To było żmudne zajęcie, ale teraz na pracę patrzyli z satysfakcją. Wystawa czynna będzie do 9 czerwca. Niedzielne popołudnie z muzyką kameralną to propozycja Muzeum w Piotrkowie, by poznać twórczość zaproszonych gości z Hiszpanii i Włoch. Tym koncertem zakończył się cykl 50 dni muzyki kameralnej. Muzyczne echa Hiszpanii i Włoch na 88 klawiszy i 6 strun. To tytuł koncertu wieńczącego 50 dni muzyki kameralnej. W zamkowych murach wystąpił znany duet Lapo Vanucci, gitara, i Luca Torrigiani, fortepian, przedstawiając utwory hiszpańskich i włoskich kompozytorów. Dwaj muzycy mają za sobą nagrania oraz koncerty z orkiestrami znanymi na całym świecie. To są zarówno artyści koncertujący, jak również artyści, którzy uczą. Są docentami konserwatoriów we Florencji i w Padwie. Oni są na tyle popularni we Włoszech i nie tylko we Włoszech, że kompozytorzy piszą dla nich specjalne utwory, im dedykując. Artyści wyróżniają się dużą dbałością o dźwięk, zgraniem i harmonią dwóch instrumentów. Ich koncert to zarówno widowisko artystyczne, jak i uczta duchowa. Dziś w informacjach to wszystko. Za chwilę magazyn Nasze Miasto, Nasze Sprawy oraz Rozmowa Dnia. Zapraszam do pozostania z nami. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Dobra, Elżbieta Jarszak, witam serdecznie przede wszystkim naszych gości, którymi są dziś pan poseł Grzegorz Lorek i pan wicemarszałek województwa łódzkiego Grzegorz Wojciechowski. Witam panów. Witam panią, witam państwa. Witam. Od kilku dni trwa sprawa dotycząca odcięcia od świata, odcięcia od Piotrkowa Trybunalskiego. Części mieszkańców zarówno Piotrkowa Trybunalskiego, jak i gminy Grabica poprzez prace związane z usprawnianiem, z modernizacją A1. Panowie przyjechali do Piotrkowa z nowymi danymi, z dobrymi informacjami dla osób, które zostały odcięte od miasta. Ja przypomnę, w piątek odbyło się spotkanie na moją prośbę przy udziale pana marszałka i samorządowców lokalnych, starosty powiatowego i wójta oraz pana wiceprezydenta Piotrkowa Generalnej Dyrekcji Dróg Autostrad w Warszawie. Wtedy uzyskaliśmy informację o przejściu dla pieszych. Natomiast już wtedy została powołana grupa robocza, która dzisiaj pracowała w Generalnej Dyrekcji w oddziale w Łodzi. I mamy informację bardzo dobrą dla mieszkańców zarówno gminy Grabica, jak i Piotrkowa Trybunalskiego, że taki przejazd będzie zrobiony. Będzie to oczywiście droga spełniająca kategorię dróg technicznych, czyli przez plac budowy będzie podlegała szeregom ograniczeń. Tym niemniej cieszymy się, że udało się tu to załatwić. Ja chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że przez Piotrków przebiega tak ważny węzeł komunikacyjny, jaki jest S8 i A1. A1 jest w tej chwili modernizowana do standardów pełnej, spełniającej najwyższe klasyfikacje autostrady. Tu przypomnę, że do gminy Kamieńsk będzie ta autostrada na pewnym odcinku trzypasmowa, czyli już taka bardzo, bardzo prawdziwa. Z tego się bardzo, bardzo cieszymy i chcę tu powiedzieć, że cieszę się, że ta inwestycja jest realizowana w tej chwili w naszym mieście, bo to na pewno przysporzy nam inwestorów i kontrahentów dla miasta i gminy. Ale zanim będzie tak dobrze, to musi być przez pewien okres źle. Ale nie aż tak źle, prawda? No dlaczego wszystkie te inwestycje dzieją się w jednym czasie? Dlaczego te wiadukty będą wyburzane praktycznie w ciągu 2-3 miesięcy? Praktycznie Piotrków Trybunalski zostanie odcięty
od świata, od strony zachodniej. To już teraz tworzą się ogromne korki. Tak, no ten problem jest od w zasadzie od kilku miesięcy, kiedy dowiedzieliśmy się, że kiedy ludzie się dowiedzieli, że zostaną po tamtej stronie i nie będą mieli praktycznie przejazdu, jeżeli chodzi o objazdy. Tak, no chodzi o ulicę Wojska Polskiego, tak, przypomnijmy, tak. Jeżeli chodzi o objazdy dla ruchu tranzytowego, to te 5 czy około 5 kilometrów objazdu nie stanowi jakiegoś większego problemu. Natomiast dla mieszkańców, którzy tam prowadzą gospodarstwa, którzy dojeżdżają do szkół, którzy dojeżdżają do pracy, często rowerami, dochodzą pieszo, to stanowi znaczne utrudnienie, a pierwotnie nie była nawet przewidziana żadne przejście dla pieszych, żadna kładka, żaden inny sposób dojazdu. Proszę panów, objazd przez Srock, no to jest 40 kilometrów, a zwracam uwagę, że czasami są ciężkie pojazdy rolnicze, które do pól czasami muszą raz, dwa czy trzy razy dziennie pokonywać tą trasę. Nie wyobrażam sobie, żeby ten ciężki pojazd rolniczy jeździł przez Srock czy jakiś inny objazd. To musi być tak, aby te gospodarstwa mogły funkcjonować, aby ludzie po prostu tutaj mogli mieszkać i mogli w dalszym ciągu zajmować się tym, czym się zajmowali. Proszę panów, udało się jakoś to zrobić, mimo tego, że przez pewien czas Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad stwierdziła, że nic się nie da zrobić, a jednak dało się. Jednak się dało, ale tu chcę powiedzieć, że dzięki też panu marszałkowi Grzegorzowi Wojciechowskiemu, jego udział w spotkaniu i przyznaję doświadczenie wieloletnie, bo pan marszałek był senatorem posłem, czyli prawie 7 lat bycia u steru państwa spowodowało, że w znaczący sposób przyczynił się do tego, żeby ta myśl, by to się udało, to zadanie tak zrobić, żeby był w sposób korzystny rozwiązany dla mieszkańców. Panie marszałku, czy to taki autorytet spowodował, że ta droga się jednak pojawi? Myślę, że upór przede wszystkim tutaj pana posła Grzegorza Lorka, no i nie ukrywam, że również mój upór spowodował, że ktoś przemyślał. Oczywiście cieszymy się, że jest ta droga, że będzie jeszcze lepsza droga, bo to jest możliwość rozwoju dla Piotrkowa, dla powiatu piotrkowskiego, ale nie może z tego powodu być takie utrudnienie, czy wręcz uniemożliwienie funkcjonowania przez dłuższy czas tutaj dla ludzi. Bo oni tutaj po prostu żyją. I bo to nie byłyby 2-3 tygodnie, a nawet miesiąc, tylko z tego co słyszymy, to 2 lata albo i dłużej. A może się coś jeszcze przedłużyć. Różnie to bywa, bo czasami to też zależy od warunków atmosferycznych. Albo od tego, co na przykład archeolodzy znajdą. Albo od tego, co archeolodzy znajdą, czy też jakieś nieprzewidziane. Taka sytuacja ma w Stobiecku miejsce właśnie. Nieprzewidziane jakieś sytuacje. I naprawdę to jest bardzo ważna rzecz, że będzie i to przejście, i będzie ten przejazd. On być może tam będzie momentami utrudniony, ale ten przejazd przez ten plac budowy będzie możliwość korzystania również dla różnych pojazdów rolniczych. A to jest bardzo ważne. Czy z tą dobrą informacją byli już panowie u mieszkańców? Czy przewidziane jest w ogóle takie spotkanie z mieszkańcami tamtej okolicy? Na tą chwilę nie, a szkoda. Jest to związane z pracą pana marszałka, a także kandydowaniem do Parlamentu Europejskiego. Jest cykl spotkań już przewidzianych kalendarzowo. Ja rozpoczynam jutro posiedzenie Sejmu aż do piątku.
Po prostu nie ma kiedy. Ale rozumiem, że władze samorządowe oraz między innymi telewizja przekażą tą dobrą informację. Jesteśmy dlatego u pani redaktor. We wtorek odbędzie się spotkanie z szefem generalnym ITD. Chodzi o transport, który przez Piotrków przejeżdża. To też nas niepokoi. Będzie przedstawiciel miasta, będziemy w Warszawie, będziemy mówić o tym, żeby ciężarówki po drogach miasta Piotrkowa nie jeździły tam, gdzie im nie wolno. I chcemy poprosić Inspekcję Transportu Drogowego o częstsze kontrole miasta Piotrkowa pod kątem przejazdu po drogach gminnych, po drogach miasta Piotrkowa, samochodów tonażowo do tego nieuprawnionych. Szczególnie wieczorami to ma miejsce. Tak. Tak i sama zauważyłam kilka. Na tym spotkaniu w Generalnej Dyrekcji zwróciliśmy też uwagę, że jest jakiś problem w uzgodnieniu tego ruchu, tych objazdów. Nie do końca władze samorządowe wiedzą, gdzie będzie ten ruch, gdzie będą te objazdy, więc to wymaga jeszcze trochę pracy. Bardzo dziękuję, że znaleźli panowie dzisiaj czas dla widzów Telewizji Piotrków. Z tą dobrą informacją przybyli do naszej redakcji. Przypomnę tylko, że naszymi gośćmi byli Grzegorz Lorek, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i Grzegorz Wojciechowski, wicemarszałek województwa łódzkiego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani redaktor. Pierwszego maja minęło 15 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jak Piotrków wykorzystał szansę, jaką dała wspólnota? Piotrków Trybunalski z funduszy unijnych pozyskał pieniądze na realizację aż 47 projektów. Łączna wartość wszystkich dofinansowań wyniosła blisko 323 miliony złotych, a wartość zrealizowanych projektów to ponad 500 milionów. W ciągu tych 15 lat Piotrków Trybunalski zrealizował m.in. 18 projektów edukacyjnych, 10 drogowych, 7 informatycznych i 4 rewitalizacyjne. Średnią wartość dofinansowania projektu osiągnęliśmy na poziomie 62%, a wartość unijnych dotacji w przeliczeniu na jednego mieszkańca Piotrkowa to 4345 zł. Piotrków Trybunalski nie spoczywa na laurach. Największym obecnie realizowanym projektem w naszym mieście jest Młode Stare Miasto. Ten projekt zmienia oblicze placów i kamienic na Starym Mieście oraz Podzamczu. Wielkimi krokami zbliża się przebudowa ulicy Wojska Polskiego na tak zwanym Ryneczku. Prace powinny ruszyć na przełomie czerwca i lipca. W tej chwili przygotowujemy przetarg. Nie ukrywam, że odsuwanie tego projektu na prawo, czyli na kolejne lata, spowodowało, że pewne rzeczy nam się zestarzały, ale pewne rzeczy się też powyjaśniały, więc aktualizowaliśmy warunki techniczne. Musimy zawrzeć teraz umowę z zakładem energetycznym na usunięcie kolizji. I ten problem drzewostanu, o którym mówiłam, to dosyć trudne procedury uzyskiwania zgód na wycinkę i tych nasadzeń zastępczych. No to wszystko musi chwileczkę jeszcze potrwać, ale myślę, że w maju ruszymy z przetargiem i inwestycja, która jest planowana na 2 lata, powinna się zakończyć w roku przyszłym. Obecnie w magistracie kompletowane są wszelkie dokumenty potrzebne do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji. Do WPF-u i do budżetu rocznego zostało wprowadzone zadanie pod trochę mylącą nazwą regulacja rzeki Strawy i kolejny etap, ale ta regulacja wywoła mnóstwo zmian, jeśli chodzi o infrastrukturę techniczną, a przy okazji też chcemy uregulować skrzyżowanie z ulicą Polną. Będzie tam małe rondo, które na pewno znakomicie przyczyni
przyniesie do upłynnienia ruchu. Będzie wymiana oświetlenia ulicznego. Przełożone zostaną praktycznie wszystkie sieci, w tym koryto rzeki, to tak jak w filmie. Jezioro przesuniemy tu, a blok tam. Ale rzeczywiście jest to jedyna słuszna decyzja, żeby to koryto 3 metry przesunąć w stronę Armii Krajowej. Odsuniemy się w ten sposób od kamienicy przy ulicy Wojska Polskiego, przy której ta rzeka dzisiaj bezpośrednio przepływa. Temat trudny, dlatego że chcieliśmy połączyć się w działaniach z zakładem energetycznym. Nie udało się. Niestety linia energetyczna pozostanie linią napowietrzną i te słupy będą tylko wymienione przy okazji przez zakład energetyczny na nowe, ale będą, pozostaną. Staramy się również zrobić porządek z zielenią na tym odcinku. No i będzie troszeczkę zmieniona organizacja ruchu, czyli wyodrębnione lewoskręty. Sama modernizacja jednej z głównych arterii Piotrkowa ma być realizowana na dwóch etapach. Od wiaduktu PKP do ulicy Polnej, po czym drogowcy przeniosą się na odcinek Polna Armii Krajowej. Po wykonaniu prac u zbiegu ulic Polnej i Starej Łódzkiej powstanie rondo, które ułatwi komunikację na skrzyżowaniu. Roboty tradycyjnie obejmują także wymianę oświetlenia ulicznego, krawężników wraz z chodnikami oraz wykonanie konstrukcji dróg. Inwestycja ma zakończyć się w 2020 roku. Piotrkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zajęło 5. miejsce w ogólnopolskim rankingu najlepszych towarzystw budownictwa społecznego za rok 2019. Ranking przygotowuje redakcja Strefy Gospodarki Biznesowego dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Redakcja przy tworzeniu zestawienia zwracała uwagę na kwestie finansowe, wykorzystanie funduszy unijnych, podnoszenie kwalifikacji personelu i politykę kadrową, realizowane inwestycje, posiadane certyfikaty i zdobyte nagrody, działania na rzecz lokalnej społeczności.